W 2012 roku powstał tu zakład Mola, wytwórnia wędlin regionalnych, tradycyjnych. I od tego czasu się zajmuję produkcją wędlin. Jest to moja pasja, z którą się już zapoznałem dużo wcześniej, bo w 1997 roku od szkoły zawodowej, gdy już miałem 14 lat, poszedłem do szkoły zawodowej. 3 lata praktyki, później kilka lat w zakładach pracy pracowałem mięsnych. Czas przyszedł na swoje, że zdecydowałem się na taki mały zakład zrobić. Wybudowałem go, później go powiększyłem troszeczkę, jak widać. Cieszę się z tego, co robię, nie męczę się, jest to moja pasja. Receptury wszystkie to w większości udoskonalam sobie sam, żeby to było jak najlepsze doprawione, żeby było naturalnymi przyprawami, żeby to był produkt taki naturalny, tradycyjny. Osiągnięcia też jakieś mam. Mam 4 perły, nasze kulinarne dziedzictwo to. Mam 5 laurów marszałka, mam złoty medal z targów z Poznania. Ostatnio też w czerwcu zdobyłem tytuł mistrza wędliniarstwa. Wyroby robimy po prostu od wędlin podrobowych, kaszanka, salceson. Robimy kilka rodzajów kiełbas cienkich, kiełbas grubych, wędzonki. Dostarczane do okolicznych sklepów lokalnie. Zaopatrujemy na wesela, na różne przyjęcia. Do mojego zakładu dostarczane są gotowe elementy wieprzowe, czyli kark, schab, szynka, boczek. I z tego robimy wędliny, wędzonki, podroby. Tygodniowo do 1,5 tony produkujemy. Wcześniej jak zaczynałem w 2012 roku, no to było to znacznie mniej, bo musiałem wyprodukować, jechać to sprzedać, wypisać faktury. W dzień produkcję, wieczorem posprzątać, rano jechać z towarem. No i tak to się wszystko zaczynało. No ale stopniowo jeden pracownik, drugi, trzeci. Są stali klienci, na kilka sklepów jest od początku, czyli już jest 11 lat, z którymi współpracuję. Mam jeden sklep w Makowie Mazowieckich na zakup komory wędzarniczej i fotowoltaiki. Uzyskałem dofinansowanie z lokalnej grupy działań północnego Mazowsza i też jeszcze 2 dofinansowania z Urzędu Pracy na stworzenie miejsca pracy pozyskałem w ostatnich latach. No jest to moja pasja, po prostu jestem zadowolony z tego, co robię, z produktów, które sam doprawiłem i utrzymuję w nich jakość.